Witaj, witajcie, witaj, proszę pani, witaj, proszę pana. Jakie piórka do gitary wybrać? Jakie piórka, jakie listki, jakie kostki? Różne to ma, różne mają nazwy te małe elementy. Jeden z muzyków, nie pamiętam której kapeli, spytany o to, bez czego byś nie zagrał koncertu, powiedział bez piórka. I z drugiej strony, jakby można byłoby zagrać bez piórka, prawda? Wiadomo, można coś tam na poczekaniu wykombinować, ale bez piórka, do którego się jest przyzwyczajonym, bez piórka, które ma odpowiednią grubość, odpowiednią daje jakby reakcję strunie, no faktycznie bardzo ciężko byłoby grać. Ja tutaj przygotowałem trochę piórek. Mam taki mały taki pieprznik. Mam tutaj jeszcze takie nawet. Córka mi zrobiła, jak była mała, zrobiła mi takie coś specjalnie na pióreczka. To były jakieś cekiny, które odpadały. Mam trochę tych piórek. Mam jeszcze tu. Mam jeszcze, proszę państwa, kochani, poczekajcie chwilę, zaraz wracam. Tak, jak jeszcze prowadziłem sklep, sprzedawałem gitary i takie rzeczy, to też miałem właśnie pióreczkę w postaci w czymś takim. Także naprawdę mamy bardzo duży wybór piórek. No i właśnie, chciałbym najpierw powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli bardzo często jest tak, że jacyś sprzedawcy na Allegro robią coś takiego, pokrowiec gitarowy i piórko. Gitara i piórko. Na przykład kostka, znaczy kostka efektowa w takim powiedzmy coś takiego i piórko gratis. Tylko że zwykle oni dają piórka najbardziej syfiaste, czyli piórka, które im nie schodzą po prostu. Myślę, że to jest jakiś taki gadżet, który po prostu kogoś strasznie podnieci, że coś dostaje się gratis. Więc dlatego no, to jest tylko tak przestrzegam, że to no, wiadomo, piórko dają piórko, to sobie biorę piórko. Tylko teraz tak. Piórka można powiedzieć na dwa rodzaje dotyczące ich użycia. Jeden rodzaj to jest taki, że to jest piórko do akompaniamentu przede wszystkim, czyli to jest piórko, którymi gramy całe akordy. Czyli jeżeli gramy całe akordy, to co to znaczy? To znaczy, że musi być na tyle giętkie to piórko, na tyle miękkie, żeby po uderzeniu przez wszystkie struny, jak tu mamy, prawda, struny, to żeby po uderzeniu przez wszystkie struny ono się ładnie tak kładło. Oczywiście nie, żeby zupełnie się położyło, tylko żeby się ładnie kładło, żeby można było zagrać przez wszystkie struny. Ja tutaj właśnie mam 85. 70. No, najcieńsze mam. No, nie chcę być inaczej. Najcieńsze mam akurat 60. To jest Planet Waves 0,60 mm. To jest właśnie takie piórko, które jest, ugina się, bardzo łatwo się zgina. O, coś takiego, bez problemu możemy je zgiąć. Czyli to jest jeden rodzaj piórek. One są i są powiedzmy, no nie wiem, czy i 0,5 są, nie wiem, czy 0,4 są, chyba nie. Są też piórka nylonowe, które nie mają oznaczeń co do grubości, na przykład piórko, chodź tu, Groover Alman, Australia, akurat tutaj nie widać, no niestety nie widać, Groover Alman, Australia, na przykład ma, bo to jest takie piórko nylonowe, czyli takie z innego materiału, nawet słychać jak słychać ten Planet Wavesa, a teraz to nylonowe. Jest zupełnie inny odgłos, ponieważ to jest zupełnie inny materiał, no tak zwany nylon, powiedzmy.
One mają właśnie, nie mają oznaczenia grubości, mają tutaj tylko oznaczenie M, że medium, heavy albo light, więc właściwie tak trudno powiedzieć, jakie jest. Takie nylonowe z oznaczeniem właśnie M albo L albo H, to właściwie, no nie wiem, zależy od firmy, bo jedna firma może być grubsza, druga cieńsze i też dadzą nazwy M, H albo L. To akurat jest takie piórko z panią. Bardzo, bardzo miła, sympatyczna pani. Są właśnie 0,60, tak jak to. Są na przykład 0,85, tak jak to. Tylko że teraz już 0,85 można też zaliczyć już do pióra. Oczywiście tymi cienkimi też można, no nie wiem. Na pewno są i tacy, którzy grają. 0,85 można już zaliczyć do piórek, które można byłoby przyporządkować do drugiej grupy, czyli do piórek. No nie, pierwsze mówiłem rytmiczne, drugie można było powiedzieć takie piórka prowadzące, czyli do grania melodii, riffów, czyli do grania pojedynczych dźwięków, które z kolei takie piórko musi się charakteryzować tym, że jest dość twarde na tyle, że po prostu ta struna, jeżeli gramy szybko po jednej strunie, żeby ono nam się nie uginało, nie powodowało tej takiej, no o właśnie, żeby się... Żeby po prostu nie powodowało, jak to się mówi też troszkę w nagrywaniu muzyki, latencji, czyli to jest takie troszeczkę, można powiedzieć, troszeczkę odczuwalne mechanicznie, takie odczucie, że uderzam strunę, która się troszeczkę z opóźnieniem jakby odzywa. To jest najtrafniejsze określenie, myślę, tego, taka jakby latencja piórkowa, czyli 0,85. To jest akurat specyficzny plastik, nie mam tutaj, nie wiem jaki to jest materiał. Na przykład są kolejne, to są, a o, tutaj było piórko 0,073. To jest takie właśnie też mięciutkie, to jest do grania, to jest akurat Dunlop, do grania też akordami bardziej. Co tu jeszcze mamy? 0,70, o. 0,70. Też jest takie, że się dość łatwo poddaje. Najgorsze są nylonowe, light, czyli lekkie. To są po prostu takie, trochę jakby się, no nie jak kartki, ale jak taki grubo, no. Te, które się, no nie wiem, też złe określenie. Bardzo, no nie wiem, do grania akordów są w sam raz zarąbiste. Czyli ja najczęściej używam Dunlopa, firma Dunlop. Tortex to jest taki materiał, ich własny materiał o nazwie Tortex. No, to jest symbol żółwia. Według mnie to jest najlepszy plastik, też dlatego, że on jest taki matowy. Bo tutaj trzeba jeszcze poruszyć temat tego, że piórka też są zrobione właśnie z różnych materiałów i to też powoduje, że jak są palce się spocą, to śliskie materiały typu z tą panią, ślizgają się palce i to piórko zaczyna się obracać podczas grania, niezbyt fajne rzeczy się robią, to właśnie często przerabiałem. O, na przykład tutaj widać też taki materiał, to jest akurat Dunlop, no nie jest napisany Tortex, to jest już taki plastik, słuchajcie, jest inny niż ten, o. To jest ten Tortex z tym żółwiem niebieskim. Ma inny odgłos niż tego, bo to jest takie połyskujące piórko. Zupełnie inny materiał i inaczej jest, inny jest też w dotyku. Jest taki bardziej też śliski. Jest bardziej taki ostry. Dobra. Prawda jest taka, że tych piórek naprawdę mamy od zarąbania. Bo jeżeli mamy grubość 1 mm, mamy grubość 1,2 Planet Wavesa, już w palcach czuć, że to jest coś, że tutaj jest
jest grubiej. Mamy na przykład też, też firma Dunlop, tylko z kolei materiał, który się nazywa Ultex. To jeszcze jest inny materiał, taki przezroczysty. Jest taki też w dotyku matowy Ultex. 1,14. Czyli jeżeli nawet tutaj mam piórko, teraz wróć tutaj do tego. Jak mam piórko 1 mm, zagina się. Piórko 1,14. Już czuć, że coś jest na rzeczy, bo dużo trudniej się zgina, a też dlatego, że jest inny materiał. Piórko 1,20. To już w ogóle czujemy pod palcami, że coś jest tego, ale popatrzajcie na przykład na piórko, które ma 1,5 mm. To już jest w ogóle piórko. Tak, no niestety, na filmie oczywiście nie będzie to na tyle widoczne, ale piórkiem 1,5 mm to już jest w ogóle inny styl gry, ale po prostu już inaczej reaguje struna w dotyku, jak uderzamy grubszym, a inaczej cieńszym. Ja może nawet później sobie podłączę gitarę i pokażę, jak to brzmi. Ale mamy, cóż to jeszcze tu mamy? Tak, to był podstawowy kształt piórek, no bo tych piórek ja mogę pokazywać naprawdę, naprawdę mnóstwo, bo mamy piórka o i Dunlopa 1 mm taki, 1 mm taki, z różnymi wzorami, tych wzorów naprawdę jest cała masa. Ten Dunlop robi też takie w metalowych, akurat mam całą masę takich metalowych piórek w pudełkach, gdzie po prostu takie wysuwane 6 piórek jest, Metallica, jakiś Grateful Dead, Santana i takie rzeczy, Motorheady mają i tak dalej. To sobie ten Dunlop robi. Tylko tak, co tutaj chciałem powiedzieć? To co pokazuję, to są wszystko piórka o kształcie klasycznym. Klasyczne, można powiedzieć, no nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Klasyczny kształt, czyli tutaj taki szpic, tutaj jest w miarę okrągłe. Oczywiście uderzamy, gramy strunę, uderzamy tym czubkiem. Nie tą częścią, ani tą częścią, ani tą częścią. Wiadomo, niektórzy różnie grają, ale najlepszy dźwięk jest, gdy gramy w tym momencie. Najlepszy jest atak, ponieważ po uderzeniu od razu piórko jakby schodzi i nie powoduje, że przylega dalej do struny. No to mamy z jakimś diabełkiem. Ciekawym piórkiem jest piórko, które dostałem od jednego ucznia. Piórko firmy Piway. Ono ma na przykład takie wypustki zrobione. Ono jest bardzo z podobnego materiału jak ten Tortex. Nie, jak Planet Waves. Taki matowy, tylko tutaj ma jeszcze nadrukowane na ciepło chyba odbite takie, o widać, takie gwiazdki, co powoduje, że palec się trzyma tego piórka. Dla mnie to jest trochę dziwne uczucie, że coś mnie szura w palec i nie za bardzo jakoś tak do tego, no nie wiem, nie za bardzo to lubię. Mianowicie jeszcze chciałem pokazać jedno piórko, o. O, to jest Jim Dunlop Nylon 1 mm. I popatrz sobie, to jest piórko 1 mm Dunlopa, tylko że nylonowe, bo oznaczenie też jest USA nylon. Tu podali grubość, dobra. Czyli nie do końca mówiłem prawdę, że nie podaje się na nylonowych piórkach grubości. Dunlop tutaj w tym wypadku podał. A tutaj z kolei mam 1 mm. Coś tu jest nie tak. 1 mm. Ten Tortex Dunlop, 1 mm. Coś tu jest nie tak. Ten nylon jest cieńszy niż ten, więc poza tym też się łatwiej ugina. Więc to też, to nie jest takie łatwe, prawda? Poproszę 1 mm piórko. A jakie to piórko? Pan do wyboru milion piórek. Dobra. Tu jest jeszcze takie... Plektron? To jest jakiś taki materiał też jakiś specyficzny jeszcze. To było z jakimś wisiorkiem. No nie wiem, fajnie wygląda, tylko też jest takie śliskawe troszeczkę. Jak się dłużej gra, to
To się śliskie robi. Dobra, czyli tak, na czym to skończyłem? Na tym, że to są, co pokazuje piórka, są standardowe kształty. Są piórka, które są innego kształtu, tak? Owszem, innego kształtu, czyli na przykład piórka takie. To jest akurat Black Ice Planet Waves 0,8 mm. Przez to, że jest mniejsze, tak jak mówiłem wcześniej, 0,8 to tak powiedzmy trochę do akordów, trochę już powiedzmy do grania takiego riffowego prowadzącego. Przez to, że jest cieńsze, to powoduje, że się mniej załamuje. Ale i tak jest cienkie i z kolei ja tego nie lubię, bo jakby ginie w palcach. Ja nie wiem, gdzie to piórko jest, gdzie to piórko. Ale na przykład jest taki kształt. Są piórka też o kształcie... Zaraz kochani wam pokażę. Kochany albo kochana. O. Zbliżony do tradycyjnego TechPick. Ale już tutaj ma... Jest, no takie ma otworki. Można fajnie po strunie robić ten taki. A tylko, że to już jest stalowe. To już jest stalowe czy aluminiowe. Czyli to się już w ogóle nie zgina. Za tym też nie przepadam, bo ono w ogóle już jakby nie reaguje na strunę. Jest bardzo takie ostre i bardzo takie mocne brzmieniowo. Co to jest piórka na przykład Dunlop Jazz 207. Jazz 207. To już takie, o, widać. Tu jest takie, nie jest takie mocne zakończenie. Tu się też już takie te końcówki są takie bardzo, bardzo obłe. Już nie są zaostrzone. Co jeszcze mam? O, mam na przykład Jim Dunlop 3 mm. To używają basiści ponoć, ale miałem też gitarzystów, którzy używali i grali na tym. Stubby się nazywa. Taki ten model jest. Stubby. 3 mm, no i ono w ogóle już jest grube. Na krawędziach jest cienkie, bo to właśnie to też jest istotne, że jest na krawędziach cienkie, ale tak, no jest taki kształt, czyli z każdej z tych trzech stron można grać. Mamy też, proszę ja was, proszę ja ciebie, o piórko o kształcie Stubby 3 mm, tylko też takie małe, tak jak to wcześniejsze, tak jak to Black Ice. Mam jeszcze co do kształtu, co chciałbym pokazać. O, piórko na przykład. Piórko firmy Woodnote. To jest taki ziomeczek z Polski, który robi właśnie drewniane piórka. Tu nawet za chwileczkę powiem na temat materiału, z jakiego zrobiony, ale chodzi mi o kształt. O, taki, czyli bardziej zaostrzony. Tutaj na górze. Taki, bardziej trochę takie symetryczne. Tutaj ostrzejsze końcówki. To bardziej do takiego tradycyjnego piórka podobny. No tutaj na przykład mam taki, który jest w ogóle zaokrąglony, też stalowe. Jeszcze jest on na przykład... Takie piórko troszeczkę szersze, ma jakby te skrzydełka, te boczne skrzydełka. No i wiele też innych, bo na przykład są... Dunlop też robi na przykład piórka Edge, gdzie jest... tutaj jest zaostrzony, bardziej szpiczasto zakończone to piórko, takim ostrzejszym dingsem, że tak powiem. Niestety nie mam tego piórka, no właściwie no... To są wszystkie rodzaje, które mam. Myślę, że i tak w miarę dużo. Dodatkowo oczywiście jeszcze są robione takie pazurki. Też Planet Waves robi pazurki. Nakładane po prostu na palec, żeby łatwiej grać przy fingerstylu. Mamy też takie coś, które akurat tego nie mam. Nakładane na kciuk, żeby było podczas grania, żeby łatwiej było. Tylko to już jest inny styl grania. Teraz właśnie, no tak, czyli tak. Nylon jest, jakiś Tortex. Jakiś nieokreślony bliżej materiał w stylu, prawda, Planet Wavesa, czy na przykład to, trudno mi powiedzieć co to jest, to też, no nie wiem, jakiś też taki specyficzny, no i właśnie to co już mówiłem, drewniane, drewno. Teraz rodzaj materiału, z którego jest piórko zrobione, o, no i stalowe czy aluminiowe, o, czyli mamy plastik,
nylon, różnego rodzaju stopy plastiki, tak jak ten na przykład Ultex, drewno, stal, są też piórka zrobione z filcu, czyli z takiego grubego materiału. Też są takie, też ciekawie brzmi, tak dla basistów takie piórko, czyli które brzmi tak, jakbyśmy grali palcami, bo jest bardzo atak, skrócony atak, jest taki spłaszczony atak. No, drewniany, właśnie, ten gościu robi, robi te piórka drewniane różnego rodzaju. Drewno też ma specyficzny oddźwięk przy graniu. Ja podłączę sobie gitarę i zaraz jeszcze pokażę, jak to brzmi. Także uwaga, spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Andrzeju, nie denerwuj się. Damy sobie kamerę troszeczkę w dół, bo lepiej mi się tutaj wszystko to nie rozwaliło. Wziąłem akurat jako pierwsze z tego materiału dziwnego. Dość fajnie reaguje, tylko tak, wezmę na przykład, wezmę najcieńsze piórko, jakie mam, czyli jest 0,6 i na przykład gram jeden dźwięk. Tutaj na przykład ewidentnie w tym piórku 0,6. Czuję od razu podczas grania, że to piórko mi ucieka, że jakby gram dźwięki, które są troszeczkę jakby takie odrobinkę opóźnione, tak jakby uderzam tu, a mechanicznie po prostu to piórko tak się troszeczkę ugina podczas grania. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Także do pojedynczych dźwięków nie za bardzo, ale do akordów. Do akordów jest jak najbardziej zarąbiste. Dobra, zobaczmy jeszcze takie ekstremum typu aluminiowe. No, do akordów jak najbardziej, no tak, grube piórka do akordów jak najbardziej mogą być, aczkolwiek troszeczkę inny mają wydźwięk. A teraz zobaczymy na przesterze pojedyncze dźwięki. To piórko po prostu powoduje tak, jakby się przyklejało trochę. Ono w ogóle się nie ugina w żaden sposób, czyli tak jakby cały czas i szura. Słychać. Dobre jest właśnie do takich pick-squeaków. Spoko, ale jak dla mnie troszeczkę za bardzo się przekleja. Teraz na przykład załóżmy o tym jazzowym. Tym jazzowym. Trochę powoduje taki przydźwięk. Przez to, że jest grube i jest tutaj cienko, jest tutaj tak nieostro zakończony. Zobaczymy teraz piórko drewniane. Na przykład wezmę to grube. Do akordu. Spoko, do dźwięku pojedynczego.
troszeczkę jest takie jakby przyćmione, przygłuszone brzmienie. Przez to, że jest grube, to troszeczkę łatwo mi się, troszeczkę za bardzo uderzam w struny, które są obok. A to jeszcze nie jest najgrubsze, bo najgrubsze piórko drewniane, które te mam, to jest takie, czyli ono jest w ogóle o ile grubsze. Cóż tu jeszcze powiedzieć? Właściwie tyle, bo to czy jest piórko małe, czy większe, to już nie ma znaczenia. Teraz zagram tym, którym najczęściej gram, czyli piórkiem z materiału Tortex, 1 mm. No, to jak dla mnie to jest najbardziej git, bo to jest tak, odpowiednio reaguje na strunę, odpowiednio się też odbija od tej struny, nie tak jak to stalowe, ale też się nie załamuje tak strasznie jak te cienkie pióreczka, no nie? Ale na przykład słuchajcie, przy tym o. A zagrajmy na przykład to samo piórkiem grubym. To słychać akurat wtedy u was na, czy u ciebie na YouTubie, ale drewniane powoduje, że jest troszeczkę brzmienie takie przyciemnione. Nie potrafię tego inaczej określić. Ale na przykład, jeżeli wezmę z kolei piórko najcieńsze, ja specjalnie prosiłem tego gościa, który robi te piórka. Jak ktoś chce, oczywiście, to niech napisze w komentarzu, co to za koleś, to ja podam na miarę do niego. Teraz mam najcieńsze piórko, które on robi. Brzmi spoko. Ja po prostu jestem bardzo przyzwyczajony do tych piórek. Ona tutaj mam piórko z setka, czyli Dunlop 100. Też jest git. Tylko właśnie, ważne też jest to, z jakiego jest, jak piórko jest zakończone. Czy jest na przykład ma bardzo zaostrzone krawędzie, czy ma nie do końca takie zaostrzone. Bo tak jak pokazywałem wcześniej, piórko z zaostrzonymi krawędziami było z tej firmy Dunlop i ma bardzo ostrą krawędź. Aż tak ma się wrażenie, że można palec sobie przeciąć. To już ma mniej ostrą krawędź. Zobaczę jeszcze tym, jak to idzie. Brzmi nie tak źle. Słuchaj, ten atak jest bardziej zaostrzony przez to. Ja może mówię o abstrakcyjnych rzeczach, których w ogóle nie słychać. O, tutaj jeszcze miałem Jean Dunlop Big Stubie. To już w ogóle takie specyficzne, zaokrąglone. Ale dobra, wróćmy do tego mojego Tortexa. Jeszcze chwileczkę. Ale tu od razu słychać, mam nadzieję, że słyszysz. Od razu brzmienie jest jasne i krótkie i klarowne. Cofnę się jeszcze do tego o zaostrzonych krawędziach. To samo zagram. Z powrotem Dunlop Tortex. Słuchaj,
zauważyłaś, że jest po prostu ostre, krótkie, wyraziste brzmienie. No, myślę, że to wiele wyjaśnia. Można grać godzinami. Także piórka to jest bardzo rozległy temat, więc naprawdę, jeżeli jakieś masz pytania, oczywiście pisz w komentarzu, zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę i dzwoneczek po prostu. Także dzięki za oglądanie, na razie.